W tej lekcji chciałbym poopowiadać o punktach znajdujących się na dwusiecznej kąta, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, abyśmy wiedzieli, co to jest odległość punktu od prostej. Tak więc tutaj zaznaczyliśmy sobie punkt A, tutaj mamy prostą, którą nazwiemy sobie B. C. Odległość jednego punktu od drugiego punktu to jest sprawa dość intuicyjna. Jeśli zaznaczymy sobie punkt D i będziemy chcieli zaznaczyć odległość punktu A od punktu D, to wystarczy połączyć te dwa punkty tutaj e, czymś takim, że powstanie nam tutaj odcinek i on oznacza jaka jest odległość od punktu A do punktu D. Ale teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób wyznacza się odległość punktu od prostej, ponieważ jeśli stworzymy sobie tutaj e, takie odcinki, to będziemy mieli o Taki odcinek, zaznaczę go jeszcze raz, o. możemy mieć taki odcinek, możemy w ten sposób dojść od punktu A do prostej, możemy też również dojść w taki sposób i odległość punktu od prostej to jest najkrótszy dystans, który musimy pokonać od punktu do prostej. I ten dystans będzie wyznaczony przez taki e, odcinek, który będzie nachylony do tej prostej pod kątem. Prostym. O, Tutaj mamy kąt prosty. Powiedziałem, że to jest dystans, więc no, oznaczymy sobie e, to jako e, literkę D. I e, zaraz wyjaśnię dlaczego. To akurat jest e, najkrótsza odległość pomiędzy e, punktem a prostą. Oznaczmy sobie ten punkt tutaj jako E. Więc ta odległość punktu od prostej sprowadza się do tego, że mamy tutaj odległość e, punktu A. Od punktu f. I teraz popatrzmy. Wyobraźmy sobie, że tutaj znajduje się inny punkt na tej prostej. Oznaczymy sobie ten punkt jako e. No to popatrzmy. Gdybyśmy chcieli iść z punktu a do punktu e bądź zmierzyć tę odległość, punkt e oczywiście znajduje się tutaj na tej prostej, to stworzylibyśmy sobie tutaj coś takiego i możemy zaobserwować, że powstał nam trójkąt prostokątny. I popatrzmy, co znajduje się tutaj naprzeciwko kąta prostego. Ta odległość od punktu A do punktu E to jest nic innego jak długość przeciwprostokątnej, a przeciwprostokątna to jest zawsze najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym, a te dwa boki są zawsze krótsze, ale nie obchodzi nas y, odległość punktu F od punktu E, bo one leżą na prostej. My chcemy zbadać, jaka jest najkrótsza odległość punktu A od tej prostej, więc po prostu ten bok A, F będzie najkrótszy i to jest właśnie nasza odległość punktu A od tej prostej. Pamiętajmy również o tym, że ta odległość punktu od prostej zawsze jest unikalna, czyli to jest jedyna taka, jedyny taki odcinek, który będzie mierzył odległość między punktem a prostą. I teraz przejdziemy do omawiania punktów znajdujących się na dwusiecznych kątach, więc narysujemy sobie tutaj jeden kąt, oj troszeczkę mnie poniosło, troszeczkę, to było za duże, o tutaj będziemy mieli kąt. Oznaczymy sobie ten kąt w jakiś sposób. Tutaj będzie punkt A, tutaj punkt B, tutaj punkt C. I przypomnijmy, co to jest dwusieczna. Dwusieczna to jest odcinek półprosta, jakkolwiek chcemy, możemy to tak nazwać, no byleby poprawnie, która dzieli ten kąt tutaj przy wierzchołku B, kąt AB. C na dwa kąty, które mają taką samą długość. Czyli narysujemy teraz taką y, dwusieczną O y, i to jest nasza dwusieczna, czyli dwusieczna dzieli nam ten kąt na dwa kąty, które mają taką samą miarę. Czyli ten kąt, który znajduje się tutaj, ma taką samą miarę jak kąt, który znajduje się tutaj. To są takie same y, kąty. I y, tutaj oznaczą sobie y, jakiś punkt na na tej półprostej. O zaznaczę to jako D i zapiszemy teraz, że DB oznaczymy to jako odcinek DB. Będziemy o tym myśleli w ten sposób. To też można nazwać od, odcinek. Również może być tutaj dwusieczną. Ten odcinek to jest dwusieczna 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 kąta AB C. Można by się zastanawiać, dlaczego na początku lekcji wyjaśniałem, czym jest odległość punktu od prostej. I teraz będę chciał pokazać, że punkt, który znajduje się na dwusiecznej kąta, jest oddalony tak samo od jednego ramienia kąta oraz od drugiego ramienia. Kąta I w drugą stronę, jeśli będziemy chcieli wyznaczyć punkt, który znajduje się w takiej samej odległości od jednego i od drugiego ramienia, to dojdziemy do takiego wniosku, że ten punkt będzie e, znajdował się na dwusiecznej. Skoro będziemy chcieli e, wyznaczać odległość punktu tutaj od prostej, czy też od tego ramienia, będziemy musieli mieć taki punkt, więc wyznaczymy sobie punkt, który znajduje się na dwusiecznej i oznaczymy ten punkt E. Wiemy, że aby wyznaczyć odległość punktu od prostej, to musimy poprowadzić odcinek, który pada pod kątem prostym na prostą. No w gruncie rzeczy to jest półprosta, więc będziemy chcieli wyznaczyć odległość tego punktu od tutaj tego ramienia kąta. Także robimy sobie taki odcinek, który będzie padał pod kątem prostym i to samo z tym, czyli będziemy musieli to zrobić o tutaj w ten sam sposób i to co my, oj nie tutaj kąt prosty, tylko oczywiście tutaj jest kąt prosty i to co będę chciał pokazać to że ta odległość punktu E od tego ramienia jest taka sama jak odległość tego punktu E od tego drugiego ramienia i teraz popatrzmy to, co możemy zaobserwować, to fakt, że powstały nam tutaj dwa trójkąty prostokątne. I co możemy zaobserwować w tych dwóch trójkątach prostokątnych? Ten trójkąt prostokątny, tutaj, o, chciałbym sobie oznaczyć ten trójkąt w jakiś sposób, więc tutaj oznaczę ten punkt jako F, ten punkt jako G. I teraz będziemy mogli sobie operować nazewnictwem yy, trójkątów. Ten trójkąt EBF ma ten kąt, który ma taką samą miarę jak kąt w trójkącie BGE. Te kąty mają taką samą miarę, ponieważ to jest dwusieczna, która podzieliła ten kąt na dwa kąty, które mają takie same miary. Ale widzimy, że również tutaj jest kąt prosty i tutaj jest kąt prosty, czyli te dwa trójkąty prostokątne mają po dwa kąty, które mają takie same miary i co za tym idzie, również trzeci kąt musi mieć taką samą miarę, tak? Czyli wiemy, że te trójkąty mają wszystkie kąty, które mają takie same miary. Ale możemy jeszcze zaobserwować jedną rzecz, że ten bok jest wspólny dla jednego i dla drugiego trójkąta, tutaj ten BE. I teraz popatrzmy. Te dwa trójkąty mają wszystkie kąty, które mają takie same miary, tak? Ten trójkąt ma takie same miary kątów jak ten trójkąt, a te trójkąty również dzielą jeden bok. Ten bok jest tutaj przeciwprostokątną w trójkącie BGE oraz przeciwprostokątną w trójkącie BEF. Stąd też na e, mocy... Kąt, bok kąt, możemy wywnioskować, że te dwa trójkąty są przystające, czyli są dokładnie takie same. Czyli zapiszemy sobie, że trójkąt EBF, czyli ten trójkąt EBF, jest trójkątem przystającym do trójkąta EBG. EBG. EBG na mocy bok kąt. Bok, Czyli y, to jest cecha przystawania trójkątów i z tej cechy skorzystaliśmy, aby tutaj pokazać, że te dwa trójkąty są przystające, czyli te dwa trójkąty są po prostu identyczne. Skoro wiemy, że te dwa trójkąty są przystające, to y, odpowiednie boki w jednym trójkącie i w drugim trójkącie będą również identyczne. Stąd też możemy zaobserwować, że ten bok y, E, F będzie taki sam y, jak bok w tym trójkącie EG, czyli możemy sobie to zapisać, że ten y, odcinek EF jest odcinkiem przystającym y, do odcinka EG. Jeśli to są takie same boki, to możemy po prostu wyciągnąć taki wniosek, że y, Odległość punktu E od punktu G jest taka sama jak odległość punktu E od punktu F, czyli mamy, że te e, odległości są takie same. EF równa się EG. Czyli pokazaliśmy, że jeśli punkt znajduje się na dwusiecznej, to odległość tego punktu od tego ramienia jest dokładnie taka sama jak odległość tego punktu od tego ramienia. I teraz spróbujemy w drugą stronę i w tym celu narysujemy sobie tutaj e, drugi taki. Kąt. Potrzebuję tylko zmienić tutaj narzędzie. O, weźmiemy sobie tutaj jedno ramię, drugie ramię i oznaczymy sobie te ramiona. Tutaj niech będzie A, tutaj B, tutaj C i tutaj zaznaczymy Punkt z takim e, założeniem, że ten punkt znajduje się w takiej samej odległości tutaj od tego ramienia oraz od tego ramienia, czyli odległość tego punktu od tego ramienia jest taka sama jak odległość tego punktu od tego ramienia. I to, co e, teraz pokażemy, to że ten punkt będzie e, musiał znajdować się na dwusiecznej tego e, kąta. Przypomnijmy sobie, e, z jakiego założenia wychodziliśmy. Wychodziliśmy z takiego założenia, że ten punkt odległość tego punktu od tego ramienia jest taka sama jak odległość tego punktu od tego ramienia. Aby wyznaczyć tę odległość, musimy zbudować taki odcinek, który będzie prostopadły do tego ramienia i tak samo tutaj odległość tego punktu oj, zrobię to jeszcze raz. Odległość tego punktu od tego ramienia to jest taki tutaj odcinek, który jest prostopadły do tego ramienia i e, Popatrzmy, co teraz zrobimy. Poprowadzimy sobie tutaj taki odcinek, który będzie łączył punkt B z punktem E. Zrobię to innym kolorem. O. I popatrzmy, co otrzymaliśmy. Mamy tutaj dwa trójkąty prostokątne. Wiemy, że te odległości są takie same, więc ten bok w tym trójkącie prostokątnym będzie taki sam jak ten bok w tym trójkącie prostokątnym. Możemy również zaobserwować, że przeciwprostokątna tego trójkąta, może ja tutaj wprowadzę oznaczenia, żeby Tutaj łatwiej nam się pracowało. O, ten punkt oznaczę jako D, a ten jako F. I popatrzmy. E, przeciwprostokątna w trójkącie EBF jest dokładnie e, przeciwprostokątną w trójkącie BED, czyli te dwa trójkąty mają również ten bok wspólny. To jest trójkąt prostokątny, więc w stwierdzenia Pitagorasa, jeśli znamy dwa boki, to potrafimy wyznaczyć trzeci bok, ale te dwa boki są dokładnie takie same w tym trójkącie BED, jak w trójkącie BFE, czyli ten bok w tym trójkącie będzie dokładnie taki sam jak ten bok w tym trójkącie. I na e, mocy e, cechy bok, 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 te dwa trójkąty są przystające, czyli są identyczne. Czyli e, trójkąt EBD, e, EBD jest trójkątem przystającym do trójkąta EBF. E, do trójkąta EBF. F. Na mocy cechy bok, bok, bok. A skoro wiemy, że dwa trójkąty są przystające, to odpowiednie kąty w tych... Em, w, tru, w tych trójkątach będą również takie same, czyli popatrzmy, tutaj akurat będzie interesował nas ten kąt, skoro te dwa trójkąty są identyczne, to muszą mieć również takie same miary kątów, czyli miara tego kąta będzie dokładnie taka sama jak miara tego kąta, więc może ja zapiszę to tutaj e, z lewej strony, czyli miara kąta, no albo kąt tutaj E, B, F. To jest kąt przystający do kąta EBD. EBD. Popatrzmy. EBD to jest ten kąt tutaj i EBF to jest kąt tutaj. Te kąty są e, takie same. A jeśli te dwa kąty są takie same, to widzimy, że ten odcinek EB podzielił nam ten kąt FBD na dwa takie same kąty, więc to jest dwusieczna. Więc z tego wynika, że odcinek EB to jest dwusieczna tego kąta c, b, który narysowaliśmy sobie na początku, więc to jest dwusieczna, dwusieczna, oj, dwa razy c napisałem, dwusieczna kąta e, c, b, bo ten kąt sobie tutaj na początku narysowaliśmy, kąta c, b, a. Jeszcze raz podsumujmy to, do czego doszliśmy. Jeśli punkt znajduje się na dwusiecznej, to wiemy, że odległość tego punktu od tego ramienia jest dokładnie taka sama jak odległość tego punktu, y, który leży na tej dwusiecznej od tego ramienia. I tak samo, jeśli będziemy wiedzieli, że jakiś punkt jest tak samo. Y, oddalony od jednego ramienia kąta oraz od drugiego ramienia kąta, to będziemy wiedzieli od razu, że ten punkt będzie leżał tutaj na dwusiecznej. W tym przypadku to jest odcinek, jak przedłużymy sobie to w ten sposób, to będziemy mieli tutaj taką półprostą. I to wszystko, to jest to, co powinniśmy wyciągnąć z tej lekcji.